Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Mr. Crayfish's Furniture mod i dodaje nam mebelki do naszego świata. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pl znajdziecie całą listę modów, które z internetu już pokazywałam, z pomocą tutaj. I możecie sobie to zapisać według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przynajmniej moda, która was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pl, oczywiście do sekcji pomocne tutaj. No a teraz pobierzemy sobie plik i Mr. Crayfish z Furniture Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej dotyczącej moda. Zjeżdżamy sobie w dół, tu mamy obrazki i tutaj w dole mamy sekcję Downloads. Jak widzicie, są tutaj różne wersje Minecraft. Jest 1.11.2, która nas interesuje, 1.10 i tak dalej, wszystkie wersje Minecrafta. Nas interesuje oczywiście pobieranie na wersję Minecraft 1.11.2, zatem klikamy tutaj. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, jakie były, jak widzicie, jest to wersja moda 4.1.1, wcześniej już była na tę wersję Minecraft wersja 4.1. Także nas interesuje oczywiście najnowsza wersja, zatem klikamy tutaj na ten właśnie przycisk i stąd pobieramy moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 996, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge'a z końcówką 2201, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2226 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. No i czekamy, aż się nam tutaj pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2226. Klikamy play i czekamy, aż nam się pojawi strona startowa. U mnie to zajmuje około minuty, więc widzimy się za minutę. No OK, mamy stronę startową, wchodzimy w zakładkę mody i zjeżdżamy w dół i mamy tutaj Mr. Crayfish's Furniture Mod. Tutaj jest plik konfiguracyjny, gdzie można sobie różne meble poustawiać, czy mają być widoczne, czy nie mają być widoczne. No jest tego sporo, także nie będę tutaj w ogóle w to wchodzić. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie, żeby sprawdzić, czy się crashuje, czy się nie crashuje i tak dalej. Generuje nam się światek nasz. Jeszcze momencik. O, jest. O, zdobyłam właśnie osiągnięcie z zainstalowania Mr. Crayfish's Furniture Mod. OK, to nam się tu schowało. No i cóż, i wchodzimy w E jak ekwipunek. I na końcu mamy tutaj jeszcze są rzeczy, które nie mają swojej teksturki, więc to może chyba nie działać za bardzo, ale jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które działają. Także tu mamy jeszcze, kiedyś tam nie widziałam, kiedyś w poprzednich wersjach Minecraftowych nie widziałam na przykład, że są kiełbaski.
trzymam na tym strzałkę, klikam R jak robak. Kiełbaska tworzy się 16 kiełbasek z 3 surowych wołowin. Ciekawe, ile kiełbaska dodaje do życia. Kebab, patyk i kurczak na patyku. Szpatułka. Co tutaj jeszcze jest? Lustro. To mi się właśnie spodobało, to wam pokażę zaraz. No i tutaj, tak jak w poprzednich wersjach, działające maszyny. Także wszystkiego wam nie będę pokazywała, bo na pewno już wszystko znacie. Ok, to lustro mi się bardzo spodobało. Zatem sobie sprawdzimy. Może sobie zrobimy dzień jeszcze. Time set. Ok. Ej, nie ruszaj mi się tak szybko, co to jest. No i wieszam sobie lustro i proszę bardzo. O, spadłam. Ła! Nawet łapką, jak kiwam, widać. Mam w łapce siekierkę, łopatkę. U! Kilofik, wszystko widać. Super, po prostu rewelacja. To mi się bardzo, bardzo spodobało. Jest lustro, jak się patrzy. Ok, czyli jak widać, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa! Hello.